Dzień dobry, tu Bogusław Chrobota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej w wersji nieco pandemicznej. Szanowni Państwo, zaraz Państwu pokażę, jak w prosty sposób zrobić z gazety maseczkę ochronną. Wystarczy dowolna strona Rzeczpospolitej. Ja posłużę się dzisiejszą jedynką. Do zrobienia maski potrzebujemy jedynie pół strony Rzeczpospolitej, zszywacz oraz dwie gumki recepturki. Gazetę składamy tak, aby uzyskać harmonijkę. Po bokach doszywamy gumki, które założone za uszy będą utrzymywać maseczkę na twarzy. Następnie formujemy z tego maskę. Maska ochronna jest gotowa. Taka maska, proszę Państwa, nie ochroni oczywiście przed COVID-19, ale może ochronić przed inną epidemią, epidemią dezinformacji. Rozpoczynamy ci kampanię walki z tą epidemią. Jako liderzy wiarygodności dziennikarskiej mamy taki obowiązek. Walczymy nie tylko z fake newsem, ale również z głupotą. I na koniec, dla pełnej jasności, szanowni Państwo, tej gazety nie trzeba targać i składać z niej maseczek. Wystarczy, że będziecie Państwo ją czytali.